Cześć, Zermador, Słupman, w kolejnym filmie. A dziś lecimy sobie z drugą warstwą gładzi. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będę szlifował, znaczy w tym filmie, tak? Bo dzisiaj to wiadomo, że nie poszlifujemy. Ale dzisiaj sobie tutaj pozaprawiamy. Nie będę na całości drugiej warstwy kładł, tylko tam wszędzie, gdzie czegoś nie podrobiłem. Znaczy w większości to wyjdzie po całości. Ale no, to i tak tam jest zrobione, jak jest zrobione. Wkrótce i tak wam pokażę, jak ja to robię u kogoś, jak to będzie już docelowo miało wyglądać. Dobra, przed drugą warstwą sobie wszystko przygotujemy, czyli obskrobimy wszystkie jakieś tam chropki. Dobra, gdzie my tu mamy jakieś coś? Zacznijmy może odtąd. Jakieś tam coś, co nam mogłoby przeszkadzać podczas kolejnej warstwy. Jakieś tam kropeczki, paseczki. Tutaj gdzieś jeszcze przy oknie coś było. Tu jeszcze muszę zaciągnąć. Tu jest w miarę dobrze. Czy wiecie, jakbym lepiej zrobił tą pierwszą warstwę, to by nie było potrzeby tutaj takich jakichś drapań. Dobra, wyczyszczę sobie te wszystkie ściany i do was wracam. No dobra, to lecimy. Standardowo ten sam zestaw, brawo co ostatnio. Ale chyba wam tak wszystkiego tego nie będę już teraz pokazywał, bo to za długo wyjdzie. Teraz sobie już tej gładzi na razie nie rozcieńczałem, bo tu już jest kolejne wiaderko. Zobaczymy, jak to. Jak to się prowadzi. Jest dobrze, dobra. Bierzemy większe. I lecimy. Od dołu sobie poprawimy od razu wszystko. Elegancko. O, do domu. Za dużo jest, ale to zaraz zbierzemy. Damy tu obok. Elegancko tutaj. Teraz sobie tutaj zaczniemy to profilować ładnie. Tylko sobie tak z grubsza tą głowę naciągnę. Stwierdziłem, że już tu wałka nie będę brudził, bo to już będzie bez sensu ta robota nim. Znaczy, czy ja wiem, czy się do niego przekonałem? Może i się przekonałem, ale jak mamy równe ściany. Jak ja tu mam nie do końca takie równe, to niestety. Ale powiem wam i tak, tej drugiej warstwy tutaj to tak ładnie nie wyprowadzimy. I tak jeszcze po pierwszym malowaniu lub po gruntowaniu powychodzą te zaprawki. Także nie ma się co przejmować.
tylko lecimy po prostu dalej.
widzicie, mamy już to wszystko zaciągnięte. Tego nie będę robił, bo tu jest dosyć ładnie. Jeszcze sobie tylko obrobię te glify. I to będzie na dzisiaj tyle. Na razie sobie tylko tak ponaciągamy. Zaraz to wszystko ładnie pościągamy. Tak jakbym zaczął zaraz naciągać, to by strasznie mi dużo uciekało. Tak, wiem, te cokoły powinny być ładnie zabezpieczone, a nie są. O, właśnie. Powinienem szpicheleczką się tu pobawić. I delikatnie po narożniku. Kurczę, nie dadzą w spokoju popracować. Ładnie jest, tu jest ładnie. Dobra. Tylko nam datki teraz zbierzemy. Teraz druga strona i jeszcze tutaj tabeleczka, no patrzcie. Biedny słup mat. Nie może nic porobić, bo każdy coś od niego chce. Czasem jak się zacznie pisać, to... To! A to widzowie, a to znajomi, a to to, a to tamto. I tak wychodzi. Normalnie muzyka. Dobra, weźmiemy szpachleczkę. Zaraz będziecie mnie tutaj ganiać, że co ja tu wyprawiam. Dobra. Taka. Jeszcze raz. Dobra, to się później zeszlifuje. Jeszcze tylko góra. Tutaj to ja sobie zrobię już poza filmem. Na dzisiaj można iść do domku. Niech sobie to podeschnie. Dzisiaj mam czwartek. To co jutro, piątek, to pewnie tego nie ruszę. Bo będę musiał... No bo w sumie dzisiaj miałem coś przy paletach porobić. Ale jakoś mi się nie chciało, więc przyszedłem sobie tutaj. To pewnie jutro coś przy paletach podłubię. A to niech sobie wyschnie i w sobotę się za to zabiorę. Albo w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jak tam mi to będzie szło. Dobra, to sobie zostawiam. Jeszcze tylko półeczkę. No i to, zaciągnąłem sobie do reszty, bo tam znajomy przeszedł, więc już nie nagrywałem tą półeczkę. No i co, to sobie, teraz niech sobie schnie. No pewnie przy suficie coś będzie trzeba jeszcze porobić. Ale jak już to wszystko, no,
przeszlifuję, zagruntuję, to wtedy porobimy sobie zapraweczki i powoli wreszcie będę tę piwnicę kończył. Właśnie trzeba też te kartony będzie trzeba pozdejmować, zafugować, zasilikonować i jeszcze pomalować. Zobaczymy, w jakiej to kolejności będzie. Bo tutaj to się różne rzeczy dzieją, że tak powiem. Znaczy czasowo, tak? Nie zawsze wyrabiam. Dobra, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, to już Słupman. Cześć!